Witam wszystkich moich znajomych, fanów, przyjaciół. Wszystkich tych, którzy lubią moje filmy. Choć nie są one takie profesjonalne i doskonałe, ale zawsze coś wam nagram. Jak wiecie, nie mieszkam już ani na mojej wioseczce, ani w Grudziądzu, ani na wiosce, o której piszę w mojej twórczości, ani w Grudziądzu. Mieszkam teraz w Warszawie i wybrałem się w podróż. Przyjechałem w takie miejsce, gdzie bardzo je mocno od dzieciństwa wspominam i opisuję też. Zobaczcie, tam gdzie ta droga wiedzie, tam jakby wjeżdża się do kolejnej wioski. I tutaj wam przesunę zaraz. Zobaczcie, co zostało ze starego młyna, kiedy był w czasach świetności, za czasów mojego dzieciństwa. Zobaczcie, jak wszystko tu jest zrujnowane. Drogi. Zobaczcie stertę gruzu. Po drugiej stronie tego młyna jakiś gość kupił sobie tereny, zbudował taką turbinę, która też poprzez napęd wodą odzyskuje energię, zarabia, ma tam jakąś chatę po drugiej stronie, dobra? To jest po drugiej stronie tego młynu, starego młyna. Ale zobaczcie, co zrobił z tym, nie? Tu, jako dziecko, każdego dnia musiałem przyjść, bo nie mogłem żyć bez tych łąk, pól, rzeki. To jest rzeka Osa oczywiście. Zobaczcie, tu było piękne wejście. To był teren taki w miarę płaski, łagodne zejście do rzeki. Rzeka była bardzo o wysokim poziomie. Nawet ponad korzenie tych drzew, zaraz gdzie tutaj się zaczyna to wzgórze następne, o to pokażę wam bliżej. O tu, woda sięgała tutaj, tu, tych zaraz pni drzew. Zobaczcie, co zostało. Często, dzisiaj tak jest dużo wody, często jest to zruga, z tego co wiem. Zobaczcie, jakie stare palety porzucone. Tu, gdzie były łąki, gdzie z harcerzami paliliśmy piękne ogniska, gdzie sam też przychodziłem, gdzie z kolegami, z koleżankami. Zobaczcie, nie ma nic. Krzewy, zarośla, nie widać nic. A tu były przestrzenie, piękne. Rzeka wpadała w piękne zakręty. Poosuwały się już te góry, zaniedbane to wszystko. Nikt nie zabezpieczył tego, żeby to niszczało. Zawsze kupują tereny, albo to, co im się opłaca, reszta to jest pięknie niszczeje. Wejście, gdzie zawsze skakiwaliśmy do wody, było piękne, zawsze takie czyściutkie, pełne kamyków, muszelek. Zobaczcie, strach podejść tutaj. Błoto, tu był piasek, trochę nagram. O, ktoś tam zgubił jakieś stare gacie. Jeszcze wiszą, patrzcie. Zrujnowano. Oczywiście, jak poziom wody podniesie, jak śluzę podniesie, poziom wody się podniesie, da się tu jeszcze i pływać. Nie wiem, jaka jest czystość tej rzeki. Tam jest gdzieś ta jego chata wybudowana. O. Nie wiem, co to za ludek. W każdym razie zobaczcie. Tu były czasy świetności, gdzie były wozy konne. Przywożono do mielenia zboże. Gdzie po prostu, no tutaj było gwarnie, huczno. Rozmawiali ze sobą panowie, gospodarze. Często coś, jakiś trunek sobie wypito. No jak tak dawniej było, nie? Jakieś wino patykiem pisane. No pamiętamy te czasy. Ci, co mają tyle lat, co ja pamiętam te czasy. Zobaczcie. Tutaj były drzewa przerzucone przez rzekę. Wysoko. Po strzale pioruna, gdzieś drzewo zostało, przewróciło się, czy nawet naturalnie, gdzieś już pod ciężarem własnym, podmyte, przewracało się, chodziło się po tych drzewach gdzieś. Z nurtem rzeki płynęliśmy bardzo daleko, ale jak wam powiadam, rzeka była o wysokim poziomie, bezpieczna. Na dole były głazy, których nawet nie mogliśmy nogami dotknąć, było głęboko. Ale było tak przejrzyście, że jak patrzyliśmy w dół, widzieliśmy muszelki, te głazy. No było super. No, dziś może też nieodpowiednia pora, żebym nagrywał taki film i pokazywał czystość tej wody, bo to nie jest lato, jest koniec lutego, prawie początek marca, ale to już też. Dziś mam przepiękną pogodę. Też powinno być inaczej. To jest zaniedbane. Tutaj opatrzcie, porzucone gacie, jakie stare. Tam porzucona folia. Teraz bardziej ustawię kamerę. Porzucona folia. Nikt nie zadba o to, żeby to wyczyścić, żeby podejść, zrobić. Nie, tylko swój kawałek ziemi i tyle. Tam z nurtem rzeki płynęliśmy.
Dzisiaj potem, jak płynęliśmy w tą stronę, żeby tu wrócić, to tamtą stroną górą wracaliśmy sobie pięknie. Górą wracaliśmy, wracaliśmy ze śmiechem, tu nam machano, dzieciaki gdzieś pozdrawiały nas, okrzyki fajne, wracajcie, tu, tędy wracaliśmy i tam jest most przed tym białym domkiem i koło młyna, tu wychodziliśmy i wracaliśmy tu z powrotem, nie? I to były radości, ogniska, jakieś ziemniaki, gdzieś tam nawet z pól ukradzione, bo własnych nie było i było fajnie i żyło się biednie, a szczęśliwie, a dziś, zobaczcie, nie można przejść. Może kawałek uda mi się przejść, jeszcze może uda mi się chociaż nagrać ten fragment, gdzie były te łąki. O, tutaj, tu w tym miejscu były łąki. Kawałek dalej pójdę z kamerą. Zobaczcie, to co na pewno dawało mi taką radość ogromną z dzieciństwa. Gdzie dziś przyjeżdża się, gdzie ciągle tęskni się za tym miejscem, ale oczyma ducha widzi się to miejsce, które widziało się dawniej. A przyjeżdżasz, tego miejsca nie ma. Ono jest tylko w sercu, w duszy, już jest zupełnie co innego. A mogło być. Mogło być. Przeprowadzono system tej melioracji, która osuszyła tereny. Gdzie ptactwo przestało już przylatywać te miejsca. Przestało się gnieździć. No bo nie było gdzie. Osuszono te wszystkie takie parowy, te wiecie, te takie bagna, gdzie to był raj dla ptactwa. No i ta rzeczka, patrzcie, płynie sobie takim malutkim strumykiem. A pamiętam wysokość wody, jak brała zakręt, to szła po tych drzewach, wpadała w piękny wir z szumem, że potrafiła przy wysokości takiej, odpowiedniej już wysokości wody, po jakichś deszczach, to podmywać aż tam, zobaczcie, wysoko. To były widoki. Nie trzeba było nam gór. Nie trzeba było nam nic. Zobaczcie, od razu z taką głębokością, nawet jak woda była o niższym poziomie, często to była gdzieś do tej wysokości, to jest gdzieś o ponad prawie 2 metry wyżej, to patrzcie, z jaką szybkością, z jakim impetem, na różnych materacach, na takich dętkach od ciągników, pływaliśmy w te wiry i płynęliśmy, a tu pokażę zaraz, i płynęliśmy tędy. I w następny zakręt się tam wpadało. Patrzcie, jak to wszystko było. Teraz nie widać tego piękna. I tam następny zakręt. I z kolei za tym zakrętem kawałek prostej, jakieś 200 metrów i znowu zakręt. I przerzucone drzewa przez, i pod tymi drzewami. Przerzucone drzewa przez rzekę. I jedni biegali po tych drzewach, inni przepływali. I to było wszystko bezpieczne. Nie było czegoś takiego, że komuś się stała krzywda, żeby ktoś się utopił. Nigdy nie było takiego incydentu. Po drugiej stronie, tak jak widzicie, też były łączki ładne. Było dużo zawsze konwali, stokrotek, o różnych porach fiołków. I tutaj też jako harcerze, jako młodzi ludzie też spotykaliśmy się, jako dzieci przychodziliśmy. I tam wszędzie były miejsca do tego, żeby odpoczywać, kocyki rozkładać, żeby te ogniska rozpalać. A teraz zobaczcie, zobaczcie. Jedno wielkie pobojowisko. Tu gdzie były łąki nakopane, jakiś dziur dodatkowy, bo robiąc tam tę tamę, no to musiano porobić jakieś odpływy niedokończone, jakieś dziury, no nie wiadomo w ogóle co to jest, po co to było kopane. Zresztą nigdy tego nie było. Tak gdzieś rozkopano, zostawiono i nikt już to, zobacz, jesteśmy, no nie ma nawet przejścia, nie? Żeby przejść, jedynie tutaj trochę górą i kolejne śmieci. Tam kolejne śmieci. Zobaczcie, tu gdzie był mały raj. Tętniło życiem, przyrodą, naturą, ptactwem, zwierzyną. Niedaleko w okolice przyjeżdżali myśliwi. No raj dla wszystkiego. I dla ryb. I pełno stawików dookoła różnych. Bagier, jak my to nazywamy, takie sitowia, parowy. No, nawet takie małe sady opuszczone były. Dzisiaj ma nic. Zobaczcie, ile tu jest śmieci. Zobaczcie. To zrobiło następne pokolenie, nie? Albo pokolenie komunistów wykupiło, co nakradło się tych pieniędzy z różnych tych takich po tych spółdzielniach, po tych GS-ach, po tym wszystkim. To sobie porobili jakieś haciendy, jakieś tam pomysły na swoje życie. A nowe pokolenie, młode,
Nawet nie przyjdzie, nie posprząta. Szkoły się tym nie interesują. Nie, nie robią nic. Zobaczcie. Tak wygląda rzeka Osa pod wsią Babalice przy Starym Młynie, gdzie jakiś pan kupił sobie kawałek ziemi z drugiej strony rzeki. Nie chce tam podchodzić. Nie chce go drażnić. Tamtą stronę oczywiście tylko sobie rybki łapie. Stoi na pomoście. Chciałem go nagrać. Ja tam widziałem. W tamtym białym domku mieszka. O tamtą stronę sobie zadba. Tutaj też podobno te tereny należą do niego, bo skoro reguluje wodą, to ma wpływ też na ten część rzeki. Nie robi nic. Nic. A wszystkie śmieci, całą te gruzy. Ani droga nie jest poprawiana, nic. Ledwo można przejechać. Te gruzy, czy rozpadający się młyn od tej strony. Wszystko na tą stronę wyrzuca. O, i ma tutaj. Tam ma jakby swoje podwórko, a tu ma śmietnik, nie? Czyli coś poza podwórkiem. No. Most, który był piękny, drewnianym mostem. Nie wiem, co z niego zrobiono. Jakieś stare szyny powstawiano, metalowe. Byle tylko się trzymało. A to był przepiękny, stary, drewniany most. W czasach świetności, który można było odrestaurować. I czy odrestaurować, tu zobaczcie to wszystko. A tu jeszcze podejdę, nagram. Zobaczcie, błoto, nic. Tak samo tutaj, gdzie było wszystko fajnie zrobione. Zobaczcie, co jest. O, aż pieski wyją słychać. Także tym akcentem, czy tym takim widokiem niechlubnym, koło wioski Babalice, tym młynem, który tak straszy, zakończę. A szkoda, serce się kroi. Bo w oczach, w duszy mojej, gdzieś w wyobraźni mam zupełnie inny widok. To było zupełnie co innego. A tutaj tak jakbym do piekła wrócił. To był raj, to było niebo, a teraz tragedia. Jeszcze podejdę może chwilę tutaj w stronę. Lubię nagrywać takie miejsca, które były kiedyś naprawdę takim bastionem ciszy, spokoju, radości, radości dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych ludzi również. Kontakt z naturą. No i teraz lubię wracać te miejsca, żeby je pokazać, jak je wyniszczono, ale nie po to, żeby po prostu komuś dokopać. Po to, żeby może zwrócić na to uwagę, żeby ktoś zaczął coś z tym robić, nie? Jeżeli stać ich na to, żeby wykupować potężne obszary ziemi, obsiewają hektary, obszarnicy, to przecież ci, co nakradli się tej forsy, przecież mogliby odrestaurować, czy gmina nawet, taki młyn. Przecież to jest kawał historii. Kawał historii. Tu tętniło życie. Tędy cyganie, tabory przejeżdżały. To jest historia. To były różne jakieś małe budyneczki. To było pięknie zadbane i ludzie potrafili w tak biednych czasach, gdzie naprawdę wszystko szło tylko do Ruska. Ludzie się ratowali jak mogli i potrafili w tej komunie gdzieś się zjednoczyć i żyć. Dziś, nie wiem, nie rozumiem tego. Zobaczcie, jak można byłoby zrobić coś tego pięknego, nawet jakiś hotel, zajazd, nie wiem, tragedia. A więc najeżdżamy jeszcze na wieś Babalice i tym ujęciem kończymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle pozdrawiam Was wszystkich. Proszę Was tam o lajki. Jeżeli możecie, to subskrybujcie mój kanał i czekajcie na następne nagrania. Dziś pokazuję to i tak co jakiś czas najeżdżam na ten młyn, bo tak mi szkoda. Tutaj zobaczcie, tutaj nawet było wszystko fajnie zabudowane, schody. Tutaj siedzieliśmy, rozmawialiśmy, przychodziliśmy w 10, 20 nas było, chłopaki, dziewczęta, do rzeki. Zaraz jakieś pływanie do rzeki, biegliśmy w tę stronę. Jakieś skromne jedzenie, kawałek chleba, wszystko wystarczało. Dzisiaj staniesz samochodem, to kto wie, czy ktoś nie przyjedzie za chwilę
i nie przegoni. Jeszcze trzeba będzie się kłócić, że w ogóle tu stanąłeś. Dlatego tak stanąłem na uboczu z drugiej strony, żeby nie kusiło tego typka, żeby tu nie podbiegał, bo jeszcze tu musiałbym się z nim szarpać. A więc dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, Robert.